Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie byki w rozkładzie na czerwiec 2022 roku. Będzie to szybki rozkład obejmujący każdą sferę życia, zarówno uczuciową, jak i energetycznie zdrowotną, jak i zawodowo-finansową. Także zapraszam serdecznie do wysłuchania. Byki, czerwiec 2022 roku, wskazówki, rady, co byki powinny wiedzieć, na czym się skupić. Byki, czerwiec 2022 roku. Co się wydarzy dla byków? Byki, czerwiec 2022 roku. Co się wydarzy? No, byki. No, naprawdę bardzo fajnie, super. Tak jak lubicie, w końcu stabilizacja, tak? Kontrolowanie swojego życia, posiadanie na nim kontroli, tak? Stabilność. Dom, rodzina, super. Ale po kolei. Karta wyjściowa, czyli tak jak jest teraz, jak będzie za chwilę, to jest siódemka kielichów. Moje drogie byki, no tak jak koziorożce, zmieńcie w końcu nastawienie. Nie piszcie w głowie czarnych scenariuszy. Nie zakładajcie niczego na zapas. Nie forsujcie nic na siłę. Nie wymyślajcie kolejności zdarzeń, która nie będzie miała miejsca. No i nie zamiatajcie pod dywan nic, co Wam nie służy, tak? Jeśli coś Wam przeszkadza, rozmawiajcie, mówcie o tym, ale nie zamiatajcie pod dywan. Po prostu pogońcie taką energię raz na zawsze, tak? Raz a dobrze. Bo ona może niestety Wam towarzyszyć. Pogońcie ją, wyeliminujcie ze swojego życia. To, co przeszkadza, jest sedno problemu. Poprzeszkadzać może co? Rycerz denarów. No taka energia. Czujecie, że ja nie dam rady, nie podałam, to jest dla mnie za ciężkie, jestem za słaby, za słaba, za wysokie progi, tak, na moje nogi. Absolutna bzdura. No i to Wam przeszkadza w pójściu do przodu, takim fajnym, dynamicznym. To Wam przeszkadza, a sedno problemu koło fortuny. Czyli sytuacje, które będą miały miejsce, no, pochodzą z losu, z przeznaczenia. My nie wiemy, co to są za sytuacje, ale one będą miały wpływ na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze tutaj Wasze decyzje i losy. No i to jest w sednie problemu, czyli nie do końca pewnie sytuacje, które będą miały miejsce, będą dla Was korzystne, tak? Albo Wy możecie nie odbierać je jako korzystne. No i właśnie, przez to czujecie się słabsze. Czujecie, że kogoś nie dogoniłyście, że za wysokie progi. Absolutnie musicie pogodzić się w jakikolwiek sposób z tymi sytuacjami. Pogodzić się, powiedzieć, ok, jest jak jest, no idę dalej, bo wszystkie dalsze karty są naprawdę niesamowite. Fantastyczne, także musicie zdjąć z siebie to brzemię, pogodzić się z tym, co będzie, bo to będzie dla Was dobre finalnie. I przestańcie czuć się gorsze. Musicie to zrobić natychmiast. Karta rady, dziesiątka denarów. No dziesiątka denarów jest świetną kartą. To jest najlepsza karta, jaka mi wychodzi w kwestiach zawodowo-finansowych. Ona mówi o bardzo dużych korzyściach materialnych, o przedłużaniu rodu również, tak? O inwestowaniu w coś, o tym, że inwestujemy w coś, a to się nam zwraca i to naprawdę w bardzo, nie wiem, potrójnie, tak? To jest karta rodziny, spokoju, struktur takich trwałych. No ale przede wszystkim bardzo dużych korzyści majątkowych. No i karta rada. Zainwestuj w siebie, nie bój się w siebie inwestować, to jest niesamowicie ważne, to jest jakby inwestycja na całe życie, na lata, tak? Również idź tam, idź jakby w to, co Ci służy. Nie bój się, idź tam, gdzie ludzie są szczęśliwi, gdzie ludzie naprawdę są dobrzy, idź w takie towarzystwo, nie goń za czymś, co jest niemożliwe, ale idź w nowe, nie bój się patrzeć do przodu, perspektywicznie. Inwestuj w siebie, w relacje, inwestuj we wszystko, co po prostu czujesz, że jest dla Ciebie korzystne, a naprawdę się opłaci. To, co nieuniknione i wynik szóstka denarów i czwórka buław. Rzeczywiście, to się opłaci, bo nieuniknionym są szanse od losu, dofinansowania, dotacje, wszelkie prezenty, wszelkie rodzaje dodatkowe pieniążki, tak, szanse, które lecą jak z nieba, ale wystarczy po nie sięgnąć. Ktoś do Was może wyciągnąć pomocną dłoń jak najbardziej, ale Wy do kogoś również możecie takową dłoń wyciągnąć. Wszelkiego rodzaju pomoc, korzystajcie z niej, korzystajcie ze wszystkiego, co Wam los ześle, a naprawdę będzie czwórka buław. Stabilizacja, stabilność, konkret, podstawy do tego, żeby być szczęśliwe. To jest karta, która mówi o tym, że wszystko to, czego potrzebuję, to mam, uzyskuję w tym czerwcu. Czwórka buław mówi o bardzo naprawdę takiej silnej, fajnej strukturze, o tworzeniu trwałych struktur, trwałych relacji, o posiadaniu bardzo fajnych kwalifikacji, zawodu,
sprawy zdrowotne również się stabilizują, wszystko się stabilizuje. Także drogie byki, naprawdę, korzystajcie z tego, nie, nic na zapas nie zakładamy, nie bierzemy w głowie czarnych scenariuszy, korzystamy z szans, nie czujemy się gorsze, poddajemy się bykowi zdarzeń, a naprawdę dzięki temu jest stabilizacja i konkret, naprawdę, jakiego potrzebujecie. Także drogie byki, korzystajcie z tego, trzymam za Was kciuki, życzę wszystkiego co najlepsze, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.